Szanowni przyjaciele, Polacy, rodacy, patrioci, witam was na 12 Marszu Niepodległości. Czołem Wielkiej Polsce! Chciałbym z tego miejsca podziękować wam wszystkim, że przyjechaliście, dojechaliście tutaj, że jesteście razem, nie tylko z Warszawy, nie tylko z województwa mazowieckiego, z całej Polski, z całej Europy, z całego świata przyjechali tutaj Polacy, żeby manifestować przywiązanie do niepodległej i suwerennej Polski. Brawo dla was! Chciałbym z tego miejsca podziękować również szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych, panu Janu Kasprzykowi, że możemy dzisiaj, tutaj, w Warszawie, w centrum Warszawy, przejść jak na prawdziwych polskich patriotów przystało. Nie nękani przez policję, nie nękani przez prezydenta Warszawy. Brawo! Ani przelekcy, zobaczy pan, ile jest biało-czerwonych flag. Ile pół narodu za panem stoi, zdeterminowanego. Które osłabiają państwo polskie. Ba! Nawet zachęcają do nieposłuszeństwa. Nie ma na to naszej zgody. Są też sądy, które anarchizują życie społeczne, polityczne i które wykonują po prostu jak w latach 50. Polityczne dyspozycje. Chłopaki, dzięki bardzo. Dziękujemy wam bardzo. Jest właśnie skandowic. Oni mówią, że nasi przeciwnicy, jak się kłaniający... Dziękujemy wam, chłopaki, dziękujemy. Mówią nam o konstytucji, praworządności. Oni na nią plują. Nie ma czegoś? 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 Nie ma czego
Pan ma drona? Tam mamy, ale... Nowego rodzaju broń.